dotarli do blogu z cyklu Niska Emisja. Dzisiaj porozmawiamy o kotłach stałopalnych. A z nami jest Dawid Pantera, ekspert techniki grzewczej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dlaczego wciąż bierzemy pod uwagę kotły stałopalne, urządzenia, które powodują niską emisję? Ogrzewać trzeba. W strukturze całego zapotrzebowania czy zużycia energii w Polsce ogrzewanie stanowi ponad 1/3, także jest to ten największy udział energii zużywanej w Polsce. I ludzie, zastanawiając się, czym ogrzewać, no szukają z jednej strony raz, żeby zainwestować nie za wiele pieniążków, potem spodziewają się, żeby to ogrzewanie było w miarę tanio. No i tak naprawdę na początku też szukają, jakie mają w ogóle możliwości. Myślę, że osoby, które decydują się na kotły na paliwo stałe, po prostu liczą na to, że te koszty ogrzewania będą najniższe i po prostu nie mają nic innego do wyboru. Tam nie ma gazu, tam nie ma oleju, pozostaje tylko tak naprawdę paliwo stałe. Wróćmy jeszcze raz do struktury zużycia energii w Polsce. Tak jak wspomniałem, 1/3 to jest zapotrzebowanie na ogrzewanie, na te takie cele bytowo-socjalne. Co jest bardzo ciekawe, w tej 1/3 całkowitego zużycia 85% stanowi właśnie ogrzewanie. I mam tu na myśli i CO, i ciepła woda użytkowa. Ciepła woda użytkowa to jest około 15%, na potrzeby CO to jest około 70-71%, także bardzo duży udział. I tutaj jest ta największa część, gdzie możemy dokonać oszczędności. Co ciekawe, oświetlenie to jest zaledwie 2,5% zapotrzebowania energii. Widać, że jest głośno o tym, żeby wymieniać żarówkę, a jednak najwięcej zużywamy energii i ponosimy kosztów przy ogrzewaniu i przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. No tak, największy udział to jest właśnie ogrzewanie, tak jest, i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Ceny niestety od dłuższego czasu rosną. Tak jak widać na wykresie od 2010 do 2014 roku, regularnie są to przyrosty rzędu kilkunastu procent. I niestety ta tendencja będzie się utrzymywać. Więc jak wyglądają ceny, zmiany cen poszczególnych nośników energii? Jeżeli chodzi o kotły stałopalne, tutaj od dłuższego czasu te ceny się w miarę utrzymują, ale są to mimo wszystko wartości, które są dosyć różne, bo będą zależne od sprawności urządzenia, od tego, jakim paliwem ogrzewamy. I to będzie cena za kilowatogodzinę ciepła od kilkunastu do powiedzmy kilkudziesięciu groszy. Dla porównania, tak żeby to sobie zobrazować, to koszt przygotowania tej samej ilości energii z kotła gazowego to jest około 20-25 groszy, a olejem albo na propan to jest około 40-50 groszy. Czy są zasilane i w jaki sposób pracują kotły na paliwo stałe? Kotły na paliwo stałe mogą być zasilane albo węglem w różnej postaci, albo drewnem. Jeżeli chodzi o węgiel, możemy tutaj mieć albo niskiej jakości węgiel, czyli będą to kotły zasypowe, czyli po prostu potężny płaszcz wodny, komora spalania, gdzie następuje normalne spalanie paliwa. Mamy także kotły, które będą miały różnego rodzaju podajniki i wtedy troszkę lepszej jakości węgiel jest po prostu podawany ślimakiem do komory spalania. Po spaleniu ciepło jest oddawane do płaszcza, w którym krąży woda z naszego układu CO, a spaliny wydalane są na zewnątrz. W przypadku drewna możemy mieć także spalanie bezpośrednie, czyli po prostu zasypujemy komorę spalania. Drewnem zapalamy, następuje spalanie. Ewentualnie możemy także mieć do czynienia z kotłami, które zgazowują drewno. W tym przypadku troszkę to jest inna budowa. Ta nasza komora spalania jest w dolnej części, w górnej części mamy komorę zasypową. Przy wysokiej temperaturze następuje odgazowanie gazu z drewna i ten gaz jest następnie spalany w dolnej części w komorze spalania. Ten ostatni sposób jest chyba najczystszym, jeżeli chodzi o kotły na paliwo stałe, bo najmniej jest w tym momencie możliwości powstania z zanieczyszczeń, chociaż niestety one przy każdym paliwie stałym występują. To, co jest bardzo ważne przy kotłach na paliwo stałe, to żeby je regularnie czyścić, ponieważ nieczyszczone kotły będą się bardzo szybko zanieczyszczać,
i spalanie będzie z dramatycznie niską sprawnością i niestety bardzo dużą emisją. Wspomniał Pan, że kotły na paliwo stałe zaopatrują w ciepło na system centralnego ogrzewania oraz przygotowują ciepłą wodę użytkową. W jakich mocach mogą to być urządzenia? Takie typowe domy jednorodzinne to są, jeżeli chodzi o budownictwo nowe, to jest nawet kilku do powiedzmy kilkunastu kilowatów. Starsze budownictwo, czy też będzie poddawane modernizacji, czy już istniejące, ogrzewane, to jest nawet czasami kilkadziesiąt kilowatów. Kotły na paliwo stałe zwykle właśnie sprzedawane są w mocach od kilkunastu kilowatów w górę. Tak naprawdę w mniejszych mocach za bardzo się to nie opłaca, a z drugiej strony nie ma jak fizycznie tak małego kotła o tak małej mocy stałopalnego zrobić. Wspomniał Pan o różnych paliwach, ale również o zanieczyszczeniu. Prześledźmy może tabelę dotyczącą zanieczyszczeń niskiej emisji, jaką powodują poszczególne nośniki energii. Zobaczmy na tabelę. Jeżeli chodzi o kotły na paliwo stałe, czyli na przykład na węgiel, są one niestety źródłem prawie 800-krotnie większej emisji pyłów, aniżeli jest to w przypadku czystego paliwa, jakim jest gaz ziemny. Bardzo podobnie jest niestety w przypadku drewna. Tutaj emisja pyłów może być jeszcze większa. Natomiast na korzyść drewna w stosunku z węglem jest emisja dwutlenków siarki, gdzie tutaj niestety węgiel jest bardzo mocno zasiarczony i ta emisja jest prawie 40-krotnie większa. Podsumowując, jakie są wady i zalety stosowania tego typu urządzeń? Kotły na paliwo stałe niewątpliwie mają zaletę taką, że można z nich ogrzewać tanio. Mając jeszcze dostęp do paliwa dobrej jakości i taniego, to naprawdę można mieć niskie koszty ogrzewania. Natomiast niewątpliwymi wadami takich urządzeń jest to, że musimy zawsze to paliwo składować, więc potrzebujemy mieć pomieszczenie, gdzie będziemy takie paliwo przechowywać. Należy o ten kocioł bardzo dbać, bo niestety tutaj one się będą szybko zanieczyszczały i niestety powodują w otoczeniu swoim dosyć dużą emisję, szczególnie pyłów, a z tymi właśnie pyłami powinniśmy jak najwięcej walczyć.